George przez cały poranek rysował. Ale od długiego rysowania drętwiała mu stopa. Zabawne. Banan jedzie samochodem. A, to ja. To dla mnie zaszczyt, że jestem tematem tak pięknego dzieła sztuki. A wiesz, gdzie jest miejsce pięknych dzieł sztuki? Oczywiście na lodówce. Będzie nam tylko potrzebny magnes. Zaczekaj, wiem, że tu gdzieś miałem magnes. A, no cóż, mamy tylko taki. Ha, racja. Twój rysunek zasługuje na lepszy. No to mamy zadanie. Kupić świetne magnesy do powieszenia rysunku. George pomyślał, że chyba nigdy nie powiesi rysunku. Wtedy zobaczył ją. George opowiedział całą historię. Wyjaśnił, że wróci z panem w żółtym kapeluszu. Co powiedział? Ja nie wiem. Nie znam małpiego. Kiedy tam wrócili, nie było jej. Tego, co chciałeś pokazać, nie ma? A gdzie jest blacha? I rysunek? George pamiętał, że ją odkładał. Jej też nie było. Przepraszam, widziała pani blachę do pizzy z przyczepionym rysunkiem? Ale przed czy po tym, jak zabrali moją lodówkę na złomowisko? To jest bardzo silny elektromagnes. Zobacz, co się stanie, jak wciśniesz czerwony przycisk. Widzisz? Tym się wyłącza magnes, żeby coś puścić. Wciśnij zielony. Tym się podnosi. Wciśnij czerwony i spuść ją do zgniatarki. George nie mógł wrzucić do zgniatarki swojego najlepszego rysunku. Nie ruszaj dźwigni! Przycisk! Szukanie blachy do pizzy w tym wszystkim to... To ona! A to właśnie taka rączka, jakiej potrzebuję! Aha, ile pan za nią chce? Dam chyba dźwigowemu podwyżkę. George i pan w żółtym kapeluszu zrobili wszystko, co mieli tego dnia zrobić. Dobranoc! George? Teraz wszystko zrobili. Dobranoc, George.